Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Nie wiem czy włączyć lampę, czy może bez lampy nagrać, może zapalę. Przychodzę moi drodzy, żeby się z wami przywitać, przywitać z wami nowego vloga, bo wiecie, że uwielbiam się z wami witać z mojej garderoby, uwielbiam w ogóle tutaj przebywać. I wszystkim nowym, bo wiem, że starzy to już pewnie słyszeli nieraz, że jest to moje wymarzone miejsce, które miało właśnie służyć do tego, żebym zasiadała tutaj z wami i tak jak z koleżanką czy z kolegą mogła rozmawiać na różne tematy. I tutaj głównie też, z tego co wiecie, nagrywam tematy moje środowe, czyli tematyczne. Moi drodzy, nie będę przedłużała. Ja dzisiaj mam normalny dzień pracy, więc oprócz pracy przygotowałam jeszcze dla was mnóstwo fajnych rzeczy. Będę chciała ugotować sobie dzisiaj fajną potrawę. Znaczy, potrawa jak potrawa, bardzo prosta i dla miłośników broków. Także moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co też ciekawego wymyśliłam, zasiądźcie sobie wygodnie. Zabierajcie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Mówiłam wam, że zaczynam pić ten kolagen, a dzisiaj miałam dzień treningowy, więc czas wypić dobrą porcję. Moi drodzy, i tak prezentuje się to danie. Oczywiście, jeżeli macie taką chęć, to możecie mniejsze różyczki zrobić tego brokuła, no ale wtedy będziecie mieli po prostu
No mus z brokuła, no bo to Wam się mimo wszystko rozpadnie. Zapomniałam, że nie mam parmezanu, ale jeżeli macie taką ochotę, to jak najbardziej możecie ten parmezan utrzeć, bądź też jeżeli macie w płatkach, to jeszcze lepiej będzie to się prezentowało. Ja już to wszystko określiłam pieprzem, bo tak lubię. Do tego możecie również dać pietruszkę, możecie dać, jeżeli macie taką ochotę, na przykład samą śmietanę, ale ja stwierdziłam, że w tej wersji będzie to dla mnie najlepsza opcja. Tak więc, kochani, bo to tak pachnie obłędnie, nie gadam, ja zabieram się za jedzenie, a tradycyjnie, jeżeli Wy coś jecie, to ja Wam również życzę smacznego. A dziś znów kolejna porcja zużyć, więc szybciutko przelecimy przez te produkty. Suplementacja typu probiotyki. Wiecie, że ja suplementuję się probiotykami. Polecam Wam, zwłaszcza w tym okresie, gdzie musimy bardziej o siebie dbać. I tutaj mam taką multiflorę. Tu mieliśmy 20 kapsułek i powiem Wam, że ja brałam 2 kapsułki raz dziennie i naprawdę ja widzę poprawę. Ja widzę, że zupełnie mój organizm inaczej funkcjonuje, inaczej działa. Ja się po prostu czuję lepiej. Polecam Wam. Ja ten akurat, czy te suplementy kupuję dość często akurat, jeżeli chodzi o to, o tą multiflorę, więc ten mogę Wam polecić, ale wiem, że jest mnóstwo jeszcze innych na rynku, a tutaj akurat te 4 miliardy, jak widzicie, żeby kultur bakterii i prebiotyki bardzo, naprawdę bardzo dobrze mi robią, więc naprawdę mogę je Wam polecić. Wiem, już naprawdę powiedziałam kilkukrotnie. Dalej. Reese's, no tu chyba nie muszę nic więcej mówić. Wszyscy fanatycy masła orzechowego znają ten smak, wiedzą, że to jest jedno takie, taka słodka przekąska, która idealnie nas wypełnia. Bo to są zwyczajne takie, jak tu możecie zobaczyć na rysunku, babeczki, bo może ktoś rzeczywiście jeszcze się z tym nie zetknął, nie wie, jak to wygląda. To są właśnie takie babeczki. I to jest stricte masło orzechowe, masa z masła orzechowego oblana czekoladą. Czy to gorzką, czy to mleczną. Ja akurat tutaj mam wersję mleczną, więc powiem Wam, że naprawdę. Ja bardzo je lubię jeść do czerwonego wina. Rzadko do kawy biorę, dlatego że jak wiadomo, masło orzechowe jest lekko słone i ta czekolada też tak przełamuje tą słoność, albo inaczej, ta słoność masła orzechowego przełamuje słodkość czekolady. Dlatego lubię to połączenie z czerwonym winem, bo te smaki się po prostu uzupełniają. Ale jak najbardziej mogę polecić Wam. I tutaj mieliśmy 3 takie babeczki, więc ja za nie chyba zapłaciłam 6 zł, tak mi się wydaje. Mówiłam Wam o tej czekoladzie Milka Oreo, że daje jej szansę, że ja nie lubię tych ciasteczek Oreo, ale powiem Wam, że ta czekolada jest naprawdę, naprawdę obłędna. I jak widzicie, no już jest zużyta, miałam też gości, więc całą rozparcelowałam, nie miałam nic innego słodkiego i dałam tę czekoladę i wyobraźcie sobie, że 3 osoby wmuciły na jednym posiedzeniu całą tabliczkę czekolady. Rewelacyjne, delikatne są te ciasteczka w tej czekoladzie i przepraszam Was, tak jak widzicie tutaj na rysunku, tak rzeczywiście ta czekolada wygląda. Przepyszna. Ona chyba kosztuje około 5 zł, tak mi się wydaje. Ale ja ją chyba kupowałam w jakiejś promocji za 3 zł z groszami, tak mi się wydaje. Dobrze, i już ostatnia taka rzecz spożywcza. Wiecie, że kocham Kimbo i tutaj mam akurat Extreme Bar. To jest chyba 100% arabika, z tego co pamiętam, bo ja jakoś tak staram się zwracać uwagę na te ziarenka. Nie mam tu napisane, kurczę. Ale tak mi się wydaje, że to jest chyba 100% arabika. W każdym razie, jakąkolwiek byście Kimbo nie wzięli, ja myślę, że będziecie zachwyceni. Lekko orzechowy smak, z domieszką czekolady, nutką wanilii. No, cóż więcej mogę Wam powiedzieć. Po prostu rewelacja. Wiecie, że ja Kimbo zawsze stawiam na pierwszym miejscu, później gdzieś tam szukam innych marek, ale Kimbo zawsze jest jako numer 1.
Także naprawdę gorąco Wam mogę polecić. To jest kawa w ziarnach, więc jeżeli macie ekspresy na kawę ziarnistą, to ta z całą pewnością Wam się sprawdzi. I już teraz typowo kosmetyczne rzeczy. Tutaj mamy Rexone Active Protection Fresh. Mam, powiem szczerze, teraz nową wersję Rexone do czarno-białego. Tak obłędnie pachnie tamten dezodorant, że bajka. Ten był ok, poprawny, mówię, jak chcecie, to sobie go wypróbujcie. Ja jeszcze nie znalazłam takiego jednego kochanego, ukochanego mojego lubieńca, ale myślę, że te Rexone jakoś dają radę. Tak więc jak najbardziej mogę Wam polecić. Wiecie, że kocham olejki różnego rodzaju do twarzy. Ja mieszam podkład właśnie z kropelką czy z dwiema kropelkami właśnie jakiegoś olejku. Tutaj skończyłam pestki dyni. Super, naprawdę. Nie śmierdział, fajnie był gęsty. Rzeczywiście ta moja skóra wyglądała promiennie. Przede wszystkim, co też jest dla mnie bardzo ważne, to podczas nakładania i podczas w ogóle łączenia podkładu z takim olejkiem on się nie rozwarstwiał, wręcz przeciwnie, ładnie się wtapiał w skórę, no i przede wszystkim nie wysuszał mi tej skóry, także jak najbardziej te wersje pestki dyni mogę Wam polecić. No i małe opakowanie, więc szybko też zużyłam, no i pipetka to jest jakby podstawa, jeżeli chodzi o olejki. Produkt, który był dobry, jest dobry, ale już musiałam wyrzucić, bo już na tych ściankach tam posadzał się ten korektor, ale no niestety już go nie wydobędę. Hean i to jest numerek 101 porcelan. Super. Ach, jakieś niteczki mi się tutaj, chyba od swetra, wiecie? Ale dobra, wracamy do korektora. Świetny, bardzo ładnie podkreślał tę strefę w momencie, kiedy zaznaczyłam sobie właśnie tym korektorem, przepięknie mi rozjaśnił. Super, naprawdę powiem Wam, że marka Hean daje radę i uważam, że nie odbiega od marek tych naprawdę świetnych, luksusowych, drogich. Naprawdę świetny produkt. I ostatnia już rzecz, a mianowicie Ardelki Elegant Eyes, chyba dobrze czytam, ładne, tutaj tak jak ma ta pani zaznaczona, że to one miały mieć takie perełki i miały, ale nie w takiej ordynarnej wersji jak tutaj, tylko były całe jakby w takim lekkim brokacie. Co prawda po nałożeniu nie było tego brokaciku widać, ale przeszkadzało mi to, że te rzęsy były po prostu sztywne i mi to bardzo nie odpowiadało, bo raczej Ardelki kojarzą mi się z takimi delikatnymi i one rzeczywiście są delikatne na tym pasku, natomiast tutaj, no nie, ja co prawda nosiłam je chyba z 4 razy, ale stwierdziłam, że już więcej się nie będę męczyła i po prostu je wyrzuciłam, ale czy one robią jakiś taki spektakularny efekt po nałożeniu? Niekoniecznie. Są takie przeciętne, powiem Wam szczerze. Także jeżeli macie ochotę, to sobie wypróbujcie. Tak, kochani. I to były wszystkie zużyte produkty moich ostatnich dni. No jak widzicie, trochę się tego zbiera, ale mam nadzieję, że troszkę Wam przybliżyłam moją opinię, moją ocenę na temat tych produktów. Jestem ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie, czy Wy też coś z tych produktów mieliście, no i przede wszystkim dajcie mi informację, czy Wy się suplementujecie probiotykami, czy raczej uważacie, że to jest niepotrzebne i stawiacie na naturę, typu, nie wiem, kiszona kapusta i tak dalej, i tak dalej. No, więc ja uważam, że wszystkie produkty były w porządku. No, mogłabym się tutaj doczepić do tych Ardelek, ale ogólnie wszystko mnie ogólnie się teraz sprawdziło. It's not you, it's me, you see. It's not love or passion. There's something desperately wrong with me. It's not fair to you, I know. And I'm sorry I can't let go. There's something desperately wrong with me. Hush, don't.
I tak, moi drodzy, przychodzę do Was, żeby zakończyć tego vloga, zakończyć ten dzień. Już skończyłam dzień pracy, za chwileczkę zmywam makijaż, bo już jednak troszeczkę, wiecie, już widzę, że i czuję, że ta jednak moja skóra potrzebuje oddechu, potrzebuje odpoczynku i już bardzo, bardzo marzę o tym, żeby go po prostu z siebie zmyć dokładnie. Czeka mnie jeszcze mycie pędzli. Jak widzieliście, dzisiaj tak naprawdę zrobiłam cudowny obiad. Mam nadzieję, że akurat ta moja wersja Was zainspirowała do tego, żebyście również spróbowali odtworzyć ten sosik ze spaghetti w domu. Trochę Wam pokazałam też tych moich jesiennych dekoracji, jak tam sobie zmieniłam na wyspie, ale już czas niebawem będzie, żeby to wszystko pożegnać, żeby to wszystko spakować. No i czy Wy zdajecie sobie z tego sprawę, że już niebawem będziemy rozpoczynać vlogowy grudzień? Tak, moi drodzy, powiem Wam szczerze, ja bardzo lubię ten okres, ja cieszę się zawsze na ten okres właśnie przedświąteczny. Święta są sympatyczne jak najbardziej oczywiście i ja też święta lubię, Bożego Narodzenia, natomiast ten cały jakby tryb przygotowań, czyli ten dzień po dniu, będziemy otwierali również kalendarz adwentowy z czekoladkami, jak wiecie, i nie mogę się już doczekać właśnie tej całej atmosfery, tego zdobienia mieszkania. Zobaczymy, jak w tym roku to dodanie właśnie koloru, jak przyjdzie mi to wszystko, wiecie, zaaranżować. Mam co prawda wizję w głowie, ale co innego mieć to w głowie, a co innego przelać to w realny świat i no zobaczymy, ale mówię, jestem pozytywnie nastawiona, jeszcze troszeczkę nas czeka dni listopadowych. Pamiętajcie, że wszystkie moje vlogi są z bardzo dużym opóźnieniem, bo ja nagrywam znacznie wcześniej, ale po prostu wiecie, że tylko 2 dni mamy vlogi w tygodniu, więc to są skrawki praktycznie z tygodnia, no czasem nawet z 2 tygodni. Nie będę tutaj Was oszukiwała, no bo tak po prostu jest. Ja nie mogę codziennie nagrywać i ja też codziennie nie mogę tych filmów wrzucać, bo po prostu bym się nie wyrobiła. Dobrze, kochani, tyle na koniec. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja zabieram się już za moje takie porządki, ogarnianie mieszkania, jakąś kolacyjkę, zmycie przede wszystkim makijażu. No a my, moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmiku. Pamiętajcie o tym, żeby pozostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza czy też subskrypcji. Ale widzimy się oczywiście w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! But you let go. Time flew by like a thunderstorm. People change, and that's nobody's fault.